Cześć, ja jestem Weronika i w dzisiejszym Co ja czytam przedstawiam Wam książkę Ilony Andrews Magia parzy. Magia parzy to druga część serii o Kate Daniels, która jest członkiem zakonu zajmującego się nadprzyrodzonymi rzeczami. Świat, w którym toczy się akcja, to miejsce, w którym magia zaczęła się przenikać z techniką, to znaczy kiedyś w starożytności magia była, później została wyparta przez technikę i teraz znowu wróciła w czasach współczesnych, jakieś, nie wiem, kilkadziesiąt lat temu albo kilkanaście, coś takiego. Więc teraz mamy, tak już mówiłam to przy pierwszej części, ale tylko szybko powiem, że poza ludźmi z zakonu, którzy mają różne moce, zazwyczaj magią się parają i walczą z nadprzyrodzonymi rzeczami, przestępstwami, nadużyciami i takimi innymi. Poza tym mamy ludzi, którzy są tacy zmiennokształtni, którzy się skupiają w czymś, co nazywamy gromadą. I są to wszystkie hybrydy ludzi ze zwierzętami. Są wilkołaki, ale są też ludzie, którzy się zmieniają w niedźwiedzie, w hieny, różne inne kotowate, albo na przykład w szczury. Z drugiej strony mamy takich jakby nekromantów, którzy potrafią kontrolować umarłych, wampiry. Głównie. Przynajmniej na razie wiem, że potrafią kontrolować wampiry. Jak mówiłam przy pierwszej części, bardzo fajnie jest przedstawiony tutaj motyw wampira, który jest bez mózgi i który nie błyszczy się w słońcu, tylko właśnie jest bez mózgi i krwiożerczy i taki bardziej zezwierzęcony. I tylko ten pan umarłych trzyma go na wodzy. W drugim tomie Kate pomaga dziewczynce nastoletniej znaleźć swoją mamę, która zaginęła. Mama jest wiedźmą. I łączy się to z pewnymi obrządkami celtyckimi i ogólnie wierzeniami celtyckimi. Próbują znaleźć tą matkę, a przy okazji nie dopuścić, by na świat trafiło ogromne zło. Nadprzyrodzone. Typowe urban fantasy w stylu Anety Jadowskiej. Wiem, że to było pierwsze, Aneta Jadowska pisała później, ale ja czytam Anetę Jadowską, więc odnoszę się do niej. Jeżeli czytaliście Jadowskiej coś, to też bardzo podobne. I serial Supernatural, nie z tego świata. Jeżeli oglądaliście, to jest bardzo podobne, chociaż tu jest dużo więcej magii, jest ona taka znana powszechnie właśnie. Ten świat to odróżnia, że od tych innych, że tutaj magia jest znana, powszechnie wiadomo, że się jej używa. Jeżeli chodzi o samą książkę, to podobała mi się bardziej niż pierwsza część. Znaczy, może inaczej, jest lepiej napisana niż pierwsza część. Jeżeli chodzi o fabułę, o to, co się dzieje w książce, to jest na podobnym poziomie. Jest to po prostu tak jakby kolejny odcinek z serii, ale jest dużo lepsze wykonanie. Dokładnie tak. Tematycznie jest podobnie, na podobnym poziomie. Główna bohaterka jest mniej twardzielkowata, troszeczkę bardziej pokorna. Wątek romantyczny jest w dalszym ciągu rozwijający się, powolutku do przodu. I tak, jest to tak jakby kolejny odcinek serii. Po prostu kolejny odcinek, tak. Więc myślę, że jest coraz lepiej, może w kolejnym odcinku. No tak, no to się czyta jak odcinki, tak. Może będzie jeszcze lepiej. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.